kapsy mam, abych w nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Teraz poświęćmy się wystawie, która skupia dziewięciu artystów. Są to artyści ze Słowacji, z Czech oraz także jeden Polak. W imieniu Akademii naszych gości tutaj mamy kuratorkę wystawy Ela Burbanowa. Prosimy o brawa. Obok Piotra Muszalika stoi jeszcze Rudo Prekop, czyli drugi kurator i także artysta. Mamy tutaj kolejnego artystę, Wacław Stanko. I jeszcze przyjechał do nas Robo Kocian. Zapraszam. A teraz proszę o przywitanie jeszcze z Państwa naszego prorektora, Grzegorz Henryk. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam, bardzo się cieszę, że mimo takiej aury Państwo tak licznie dotarli. To świadczy też o tym, jak ważna jest dla nas sztuka czeska, słowacka. Czytując się trochę w tą genezę w ogóle powstania tej wystawy, no jestem pod wielkim wrażeniem samej koncepcji. Tutaj przyszedłem, jestem pod ogromnym wrażeniem prac. To, że wystawa powstała na stulecie powołania państwa Czechosłowacji, tematu już właściwie projektu zamkniętego, też świadczy o pewnym, no, pewnych, o profilu też tej całej koncepcji. Także jestem pod ogromnym wrażeniem i poetyki, jakby sposobów patrzenia. Myślę, że to jest coś, czym my na pewno w Polsce się karmimy nieobdziźnie, tylko zresztą jeśli chodzi o fotografię, ale również i o film, inne dyscypliny sztuki. Pewnie kuratorzy powiedzą więcej. Bardzo serdecznie witam, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i gratuluję naprawdę świetnej wystawy. I teraz Ela Burbanowa opowie nam chwilę, przywita się z Państwem. Ja będę robił za tłumacza, przyznaję się, że to jest Google Translator, mam nadzieję, że będzie. Vážení hostia, dovolte, aby som v mene Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčine aj vystavujúcich umelcov veľmi poďakovala všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby takáto výstava, veľkolepá výstava, sa mohla realizovať tu v týchto krásnych priestoroch Galérie Rondo. Zvlášť chcem poďakovať predstaviteľom Akadémie štúd piekni v Katoviciach, takisto vystavujúcim umelcom, ktorí tu sú prítomní, a Adriánovi, Aneške, všetkým ostatným, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme dnes takto si mohli tieto diela pozrieť. Wystawa ta odbyła się po raz pierwszy w Galerii Miloša Aleksandra Bazowskiego w Trenčine. Jest okazji stulecia Czechosłowacji. I Ela chciała podziękować właśnie wszystkim przy Akademii, Rondu Sztuki i także dwóm autorom, którzy są z nami, którzy są przedstawicielami słowackiej nowej fali, czyli Rudo Prekop i Wacław Stanko, a także Robo Kocianowi i Piotrowi Muszalikowi. I can tell you only few features about that show. So what's from my view mostly important. So number one is that what can you see around here? It's really, you can see a premiere of the show because that's images never been showed together before. That's a really first time, first premiere, what was selected, especially for that gallery, especially for that places, especially for that spaces, especially for Rondo Gallery. So second is that what, how Elena mentioned, 90% of images are original vintage outdoor analog prints, and approximately 10% are newly printed negative from original, newly printed positive from original negative or slides.
80s age. 80s was very specific time period, because over there in Russia ran perestroika, but we were in that time still under the control of Central European regime, like in Czechoslovakia, I mean similar in Poland. But the images what you can see here, it showed you that people built it up some parallel culture, some parallel subculture, and some parallel creativity. The pressure of creativity grew up from down and was very intensive that time. And our intention was to bring you and to shift you and show you authentic atmosphere, authentic creativity of that time. That's all. Thank you for your attention. Właściwie wszystko już zostało powiedziane co do jakości tej wystawy i genezy tej wystawy. Ja tylko powiem, jak to się stało, że ta wystawa tutaj trafiła. Tak to przecież bywa, spotykamy się często, a my na Akademii, szczególnie na fotografii, współpracujemy z Czechami, ze Zlinem, z Bragą czy z Opawą. I przy okazji takich spotkań zobaczyłem dokumentację z wystawy, która właściwie Wasyl Stanko pokazał mi materiały z tej wystawy. Ja byłem zachwycony tym, że zdjęcia po 40 latach dalej są aktualne. Dalej właściwie pokazują nieograniczoną wyobraźnię w tym bardzo ograniczonych czasach. W tych bardzo ograniczonych czasach, latach 80. Ja te lata jeszcze pamiętam, jaka to była szarość, jaka to była beznadzieja, jaka to była smutna, ogólnie rzecz biorąc, smutne czasy. Ale artyści właśnie jakby na przekór tych czasom tworzyli swoje alternatywne rzeczywistości i oni wskakiwali w te swoje światy, mając za sobą mentorów, profesorów, którzy im to pozwalali, na to pozwalali, czyli inspirowali właśnie do tego. Bo trzeba powiedzieć, że większość tych prac była robiona jakby na przekór programowi ówczesnej FAMU, czeskiej, praskiej FAMU. Program był trochę inny, a studenci robili swoje, nazwijmy to, zwariowane rzeczy. I to jest genialne w tym, że ta alternatywa, ta właściwie byśmy powiedzieli awangarda, do dzisiaj jest aktualna i dalej ma swoją energię. Chciałem też podziękować kolegom czeskim i słowackim, że zaprosili mnie do tej wystawy. Ja byłem zaskoczony, się bardzo ucieszyłem. Do momentu, aż sobie uświadomiłem, że studentem Akademii zostałem dopiero w 1989 roku, także moje prace są właściwie amatorskie. Ale jak już chciałem zrezygnować z tego, już było za późno, więc moje prace też są do zobaczenia. One są może w innej konwencji, ale dzięki temu, że Rudo Prekop mi jakoś pomógł znaleźć wyjście z tej sytuacji, to mu bardzo dziękuję i się bardzo cieszę. No i życzę miłego oglądania i wrażeń. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřát. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil.